Cześć, dzisiaj zrobię dla Was recenzję kostki Funk Kun na kolorowym plastiku. No to zaczynajmy. Kostkę dostałem w takim pudełku, bardzo podobnym do Diana Zanchi. W środku jest instrukcja. Zacznijmy od kostki. Kostkę dostałem w bardzo poluzowaną. Tak, że chyba... Tak? Nie tą. Dobrze. Kostkę tak samo jak kostkę na żółtym plastiku Funk Kun. Dostałem bardzo luźno poluzowaną. W unboxingu możecie zobaczyć, jak mi się rozleciała za pierwszym ścięciem kąta. Chciałem pociągnąć 45 stopni i się rozwaliła. Ale to jak chcecie, to sobie oglądnijcie. W tej kostce było podobnie, ale nie aż tak. Pociągnąłem i też naprawdę poszło. Połowa kostki do rozebrania i złożenia na nowo. Dobra, nie rozgadujmy się. Kostka jest bardzo ładna. Mamy logo. Ma standardowy układ kolorów. Jest porównywalna rozmiarowo 47 mm, tak jak Rubik's Cube i inne kostki. Nie ma naklejek, więc można powiedzieć, że się nie zdzierają. Kostka chodzi płynnie. Można zobaczyć, znaczy no, chyba nie za bardzo płynnie, pomyliłem się. Raczej szybko, ale strasznie skacze. Jak słyszycie, ten odgłos takiego szurania. Kostka naprawdę wchodzi bardzo wygodnie. Niestety... No, mogę się przyczepić do center capów. Próbowałem regulować przy okazji śruby. I tak, już oglądałem dużo filmików. Skarżą się osoby, że nie ma takiego dokładnego regulowania. Faktycznie nie ma takiego dokładnego regulowania, ponieważ ja musiałem dokręcać, odkręcać, żeby sprawdzić, jak będzie pasowało. Plastik jest trochę bardziej przejrzysty. Nie wiem, teraz zapalę mi się lampę. Można zobaczyć trochę, tak bardziej się... No tutaj widać od razu, nie na kamerze, o widać, że tam od środka widać już trochę przyciemnione. Dobra. Okej. Jedna taka uwaga. Ja w unboxingu pokazywałem taki smart silikonowy w sprayu. On jest chyba do amortyzatorów. I pierwszą rzeczą, którą źle zrobiłem w tej kostce, to psiknąłem tego smaru. No i zmuliło. Musiałem wycierać kostkę, bo po prostu ten smar się nie nadaje. Na razie nie mam żadnego smaru specjalnie do kostek. To się ratuje takim. Nie mam W5, trudno. Pewnie podobnie by było. Nie wiem, co można jeszcze powiedzieć. Aha, mówiłem o centrach. Center kapy wypadają bardzo łatwo. Teraz nie będę pokazywał, bo mam sposób. Można zobaczyć w moim innym filmiku, który dopiero zrobię. Jak się pozbyć problemu z wypadającymi centrami. Bardzo przydatna rzecz dla wszystkich. Kostka ścina kąty 45 stopni, może nawet trochę więcej, no dobra, już nie, 45 stopni wsteczny, można powiedzieć, że tak, nie tyle, no pół klocka, nawet nie, no dobra, pół klocka zetnie, to zależy też od regulacji, ja właśnie mówiłem już, bardziej nie odkręcę nawet o pół, o 1/4 śrubki, ponieważ już wtedy przy 40 paru stopniach kostka nie rozkraczy się, tylko się no po prostu rozpadnie. Tak jak już mówiłem, kostka chodzi bardzo dobrze, nie zacina się. Można pokazać, że ma kontrastujące kolory. Bardzo ładnie wyglądają. Ogólnie jestem zadowolony z kostki.
dałem za nią 40 zł, 39, 38, 90 chyba. Tak, u Allegrowicza Split Cube. To jest jeden Allegrowicz, który posiada te kostki. No i chyba tyle. Tak. Polecam kostkę bardzo. Jeżeli ktoś nie chce kupować drogiej kostki, no niekoniecznie drogiej, ale chciałby kupić tańszą kostkę, to polecam Funk Kuna. Ale jeżeli ją kupi, no to zapraszam też na mój filmik o wypadających centrach, bo bardzo mu się przyda. Niektórzy robią według mnie trochę błąd, bo zaklejają je, co jest niepotrzebne. Tak więc zapraszam na mój kanał. Dziękuję za oglądanie, dajcie łapkę w górę, możecie subskrybować. Często wychodzą jakieś filmiki. Chyba tyle. Cześć.